No dobra, to zaraz ten, obgadamy te wszystkie towarzyskie konstelacje. Tak. No dobra, to jak cichy, sam wywołałeś cichego. Robert Cichy no. Pojawia się po raz kolejny u mnie na płycie i bardzo jestem mu wdzięczny, bo w zasadzie trochę tak rzutem na taśmę zrobiliśmy wspólnie kawałek. Co jest ciekawe, że spotkaliśmy się jakąś tam z pewnym pomysłem, w jaką stronę chcielibyśmy pójść. Zrobiliśmy sobie jakieś tam dwa aranże. No wyszła taka jakby no klasyczna piosenka. No i tam Robert mnie pyta, no jak tam robimy coś z tym? Wydaj mi chwilę, bo jeszcze jakby nie słyszę w tym piosenki. No i ostatecznie jakby wywróciłem to do góry nogami. Mówię o kawałku Poligon. I z takiej aranżacji, która tam miała jakiś wstęp, jakiś prechorus, refren i tak dalej, czyli klasyczne zmiany akordów i tak dalej, jakby postawiłem na ten główny riff basu, który nagrał Robert i no i powstał z tego no, James Brown. Dobra, to znaczy podejrzewam, że wiesz, no Robson to jeszcze, nie wiem kto komu długi spłaca, ale tak wyglądacie jakbyście się u siebie pozadłużali, kurwa. No tak, no ja wystąpiłem jakby u niego gościnnie na płycie, no tutaj pomagamy sobie, tak? No ale przede wszystkim mamy mega frajdę z pracy wspólnie, bo no ja bardzo Roberta szanuję za jego styl gry, za to, że no ma super brzmienie i że ma fajnego czuja i jakby kuma muzę, jakby zazębia się w pewnym zakresie ze mną, w tym, co mi się podoba. No i kurczę, on też produkuje, więc jakby zawsze fajnie pójść do kogoś, kto od razu umie jakby ukręcić sound, przygotować tam ślady, prawda, i zrobiliśmy sobie taką kooperację pod tytułem ja robię gary, on mi wysyła gitary, ja potem to układam i potem coś tam jeszcze Robert dogrywa, więc taka fajna kooperacja, a na końcu z Borsem usiedliśmy, jeszcze żeśmy to tam fajnie dokręcili w taki właśnie hip-hopowy sposób, tutaj odjąć hi-hat, tutaj podkręcić werbel, no i nie można zapomnieć, że w kawałku Poligon jest Don Guralesco, który to zaraz świetnie to przełamał. No dobra, spoko, bo jeszcze i Marcina dotknąłeś w tym momencie, ale to tak, jeszcze kończąc, przepraszam, Robson, ale wiesz, serduszko, ale Robert to jest taki typ, który ma gigantyczne doświadczenie we wszelakim współpracowaniu, nie? Mhm. On przecież w tylu różnych konstelacjach występował, że kiedyś nawet chyba się z niego nabijałem, że on debiutował formalnie wtedy to chyba Smakiem, to była ta pierwsza płyta, Smak? Tak. A już miał tam parę Fryderyków. Smak, czy Smak? No, smakowita była. Pamiętam, że ogórki dostałem wtedy od niego. To też dobre było. Ale dobra, to jest Robson, nie? To jest facet, który myśli gitarą w bardzo nieszablonowy sposób. Jakoś... Tak. Jest taka grupa gitarzystów w ogóle, nie? Którzy... Poszukujących takich, albo takich, ale nie, no, którzy wiesz, chcą... Ten ktoś bierze do ręki instrument i jak gdyby ten dzieją się... Rzeczy się dzieją jak gdyby same, nie? Tak jak patrzysz z boku na to, nie? Tak. Kurwa, co to jest za dar, nie? No, bo jest parę takich... Znaczy nie, dobra, bo ostatnio słuchałem trochę Red Hotów. No, Fruszczanto jest takim gitarzystą, nie? Który po prostu jakoś tak plastycznie podchodzi do tego instrumentu. Zupełnie nie przejmuje się jego ograniczeniami, nie? To tak, ten. No to Robert jest taki sam, ale to... Ty masz jeszcze jednego takiego gitarzystę umoczonego mocno w bloki. Mam na myśli Rubensa. No tak. Przecież. Czym oni się różnią od siebie? No bo jeden i drugi ma gigantyczne doświadczenie, przepraszam, w kooperowaniu. Aha. Jeden i drugi ma zupełnie inną filozofię gitary, nie? Mhm. No to ale czym one się różnią od siebie? Takiemu lajkonikowi jak ja to byś wytłumaczył może. Czym się różnią? Na pewno to, co jest podobne, to mają na pewno, oni mają dobry gust i jakby to jest ważne. Mają jakby poczucie stylu i są czujni i wiedzą, jak tę gitarę użyć, żeby ona brzmiała rasowo. A no wiesz, no każdy ma inną osobowość, prawda? Trochę inną wrażliwość, więc trochę jakby dla mnie gitarzysta tak naprawdę po moich obserwacjach objawia się tym, jak gra z łapy, czyli jakby no każdy, jak złapie za ten sam instrument, po prostu zagra ci inaczej, na tym samym setupie, jakby nawet jak gra te same akordy, ten sam riff, no jakby tutaj, jakby to ręka
robi cały vibe. Więc chłopaki no, jakby no, no, mają inną osobowość, prawda? I fajnie jakby i pracować z jednym wariatem, który jest w drugą, w jedną stronę przekręcony i w drugim. No może Piotrek, wydaje mi się, że pokazuje teraz zresztą na swoich solowych numerach dużą wrażliwość. A Robert jest bardziej taki brudny, punkowy, chociaż Rubens też ma tą odsłonę. No cholera, no kurde, jednak nie są aż tak bardzo różni, ale są też są inni zarazem, prawda? Wydaje mi się, że Piotrek może trochę bardziej wrażliwy. Dobra, znaczy no Piotrek jak gdyby więcej gra też przestrzenią, nie? Pauzą chyba. Tak, w sensie, tak. Jest więcej tlenów w jego ścieżkach. Tak. Te rzeczy, które pisze, potrafią no, się tak otwierać szeroko, prawda? I no to zależy od numeru. Oni jakby są też elastyczni i potrafią się odnaleźć w różnych estetykach, no ale mają na pewno w sobie dużą dozę rock'n'rolla, takiego starego, dobrego rock'n'rolla. A oni się jak gdyby w naturalny sposób dobrali do kawałków na blokach, czy ty jakoś maczałeś tym paluchy i trochę podchodziłeś w taki, trochę nawet może brzydki sposób, że wiesz, traktujesz tych ludzi jako pewien zasób, nie, jak w firmie, nie, że o, ten jest zajebisty do tego, temu dam tamto. Nie, właśnie to raczej wszystko było na zasadzie spontanu, jakby dawaj, spotkajmy się i coś zróbmy. Raczej nie robiłem sobie listy, kurde, dobra, topka moich, kurde, gitarzystów, których tutaj biorę, którymi coś wymyślę, tylko no jakbym, wiesz, te dwie sytuacje studyjne, a nawet ta sytuacja z Rubensem, no nie jest do końca studyjna, bo my żeśmy wyjechali w góry i wynajęliśmy sobie dom razem z Wiktorem Koperskim, który też jest gitarzystą, który grał z Piotrkiem w Bulb Wires w fajnym składzie takim rockowym. O, cudowne to było. Zajebisty. I tam pojechaliśmy sobie po prostu na wypad, a z Robertem umówiliśmy się w studio w jego kanciapie, w której już byłem kilkukrotnie. Zresztą właśnie i jeszcze przy siedzeniu nad... Ja wtedy robiłem Aurę. Robert kompletował materiał na swoją płytę i tam właśnie tą jedną noc żeśmy do świtu przesiedzieli, poszukując różnych dźwięków. I Robert wtedy mi zaimponował, że miał no, dużo tych wioseł i miał takie właśnie no takie wiosła, które takie redneckowe, ja to nazywam, które no jakby nie muszą kosztować milion dolców, ale po prostu brzmią jak milion dolców. Okej. Okay. Kiedyś była taka w Polsce szkoła w ogóle, wiesz, rasowania tych wszystkich czeskich, Jolan i tych innych. Jak najbardziej, Jolana bardzo lubimy. I bas chyba właśnie ja mam... albo mam Defila, albo Jolanę basówkę, która też... Ale to z epoki tamtej? Tak. A to stroi w ogóle jeszcze? No to jest kontrowersyjna rzecz. No dobra, rozumiem. Ale to dobra, Bors to też jest przecież gitarzysta, nie? Jak gdyby pomijając wszystko, z czego go znamy. Słuchaj, Bors to jest raz, że zajebisty gitarzysta, ale już to mówiłem, że to jest jeszcze lepszy basista. I na tej płycie... No bo mniej strun jest na basie, to łatwiej się gra. No tak, ale wiadomo, ale po prostu tak jak posadził basówki na tym albumie, no to po prostu kapcie spadają i po prostu jak to obserwowałem z boku, właśnie w kawałku nogi na stół, palę w oknie, już teraz już nie pamiętam, czy gdzieś jeszcze, ale akurat to są numery takie dość takie mięsiste i świetnie gruwiące i tak naprawdę generalnie ta płyta Złote Bloki wydaje mi się, że w dużej mierze opiera się na partiach basówek i tutaj te basówki no, musiały być grane przez muzyków. Tutaj też na basie gra Lewan, mój gitarzysta zresztą zespołu Blauka na albumie gra w numerze Betonowy Las, który też został wymyślony w Bieszczadach, jak byliśmy na wyjeździe z chłopakami, jak się zaraz zaczęły lockdowny, więc te basy są tutaj istotne, no i Marcin rzeczywiście, kurde, na tym basie zasuwa, ale to też jest
fajne, że on od razu po prostu kręci sound, wpina w swój statek kosmiczny basówkę i to gada niemiłosiernie. No i w tym wszystkim jeszcze Kuba. No i Kuba Galiński, kurde, Jezus, to jest po prostu to jakiś... Ej, nie wiem, czy Dream Team tu się taki zrobił, no tak, że bania mała, no. No. No Kuba też mnie po prostu rozwalił tym, że jest taki wszechstronny, no i gra też na wszystkich instrumentach, człowiek orkiestra, w pewnym sensie mi przypominał Borsa w pracy, tak jakby trochę taki młodszy Borsa, ale bardziej skupiony właśnie na produkowaniu niż na tam może recordingu i nie wiem, miksie, chociaż Kuba też to robi, no kurde, no jakby, no strasznie zdolni ludzie są na tym albumie. Zastanawiam się, wiesz, kto w ogóle stoi za sukcesem tej płyty, nie? Bo to, że ona jest skazana na sukces, no to wiesz, no przy takim Dream Teamie, takim mrozu All Stars, kurde, to super, nie? Bo to... Wiesz, ja po prostu miałem taki moment, że kurde, nie gramy koncertów, co mi szkodzi poodzywać się do ludzi, których, bo z niektórymi oczywiście współpracowałem, z Kubą się nie znałem, ale po prostu do niego napisałem, ty stary, robię płytę, może masz coś tam w szufladzie, weź mi podeślij parę bitów, i miał tam takie szkice, które od razu gdzieś tam mnie zabierały. Mi się podobało, oczywiście to są zawsze pomysły, które trzeba rozwinąć w studio. I z nim spędziłem dużo godzin u niego w piwnicy. Ostatecznie zrobiliśmy Galacticos, i Kuba pomógł nam wyprodukować Złoto, co wyszło świetnie. I co jest też ciekawe, że no kurde, Kuba jest generalnie, no gra w zespołach na klawiszach, tak? No potrafi nagrywać też i basówki, i gity, no ale w mojej piosence zagrał na garach. I to po prostu było zajebiste, bo no ma świetnego czuja, ma świetny set bębnów, bardzo fajnie wytłumionych, które no taki... No takim stylu, tam trochę, wiadomo, chcieliśmy może mieć taki strzał jak, nie wiem, u Jacksona, jak w Billie Jean, żeby ten werbel był taki krótki. No i po prostu zagrał na garach, no, multiinstrumentalista. Kurde, ale to, bo to są takie nazwiska, które, wiesz, jak gdyby widać od razu na wierzchu, nie? Ale powiedz, no, warto wyjaśnić, że jest jeszcze przecież Arek Sitarz, którego tu nie widać może. Ale widać, ale słychać. Podejrzewam, że... I go czuć. No, trochę paliwa ci do baku wlał. No, powiedziałbym, że Arek był takim w zasadzie dobrym duchem prawie całego albumu, bo oprócz tego, że napisaliśmy wspólnie 9 tekstów, no to on zawsze słuchał tego, co mam w studio, słuchał demówek, jakby ja sobie jego cenię też pod kątem jego wyczucia i jakiejś takiej krytyki, bo lubię od moich zaufanych ludzi słyszeć, no co myślisz o tym numerze, albo kurczę, zastanawiam się, czy ten numer powinien wejść, czy to się klei, czy to jest okej, bo... Pamiętajmy, że też no, tych numerów zawsze jest więcej i potem robi się takie sito i zostawia te, do których się właśnie najfajniej pisze teksty, i to one determinują w zasadzie, która piosenka się klei i która pasuje, bo czasami jest jakiś chop taki, że nie możemy pójść dalej, albo no nie wiem, jakoś po prostu nie przemawia to do mnie i przeze mnie odpowiednio. Więc te słowa są dla mnie istotne. No i tutaj Arek no, bardzo mi pomógł. Świetne sesje żeśmy odbywali. W zasadzie, no ile to trwało? To prawie 2 lata żeśmy się spotykali, kiedy tylko był czas, a z tym czasem było różnie, bo Arek też jest zajętym gościem. Ja jak ruszyłem w trasę w zeszłym roku, to potem musiałem mocno nadganiać, żeby się wyrobić, no ale się udało, no i te teksty są znowu o czymś, są, wydaje mi się, nietuzinkowe, a zarazem nie są też wydumane i są pisane takim językiem, który jest prosty, ale też wydaje mi się taki, no, atrakcyjny. A jest parę takich fajnych zabiegów, ja jeszcze nie znam na pamięć, ale
Tam jest te słowa o kręceniu w odniesieniu do widoku za oknem. Ale wiesz o czym mówię. W poligonie czy? Chyba tak. Chyba w poligonie to akurat tam Arek, czyli widzisz, jak kręcenie, to ja. Okej, dobra. Sam po co rolujesz banknot, zamiast tego zrób skręt po dobry groove, jeśli wiesz, co jest pięć. Tam jest taki żartobliwy punch, nie wiem, czy to o to ci chodzi? Jeszcze było... Czy z każdą chmurą jestem bliżej nieba i w piosence za daleko? W za daleko kręcisz tak. Mnie bardziej. Choć to diabelski młyn, nic mnie nie kręci jak ty, zniknijmy na chwilę, niech świat sobie wrażenie. Schodzi na psy. Tak, to z Arkiem, to w zasadzie chyba jego tutaj punch. No to takich, ja już przy pierwszym takim odsłuchu to ze cztery takie wyłapałem. Także podejrzewam, że tam jak pokopię jeszcze, to nie, no wiesz, tam jest pełno takich... Z wykrywaczem min trzeba. Tak, smaczków i mrugnięć okiem. No właśnie ta płyta ma trochę takich właśnie wrzutów, trochę powiedziałbym, może humorystycznych, trochę takich... Spuszczających powietrze. Tak, trochę może jajcarskich. No, taki trochę był zamysł, takie były czasy, żeby... trochę sobie ulżyć na tle tego, co się dzieje dookoła. Ale parę rzeczy mi tu nie pasuje, no bo jak mówisz, że takie były czasy i taki był moment, no bo generalnie Złote Bloki to jest dziecko pandemii trochę. Zdecydowanie. Ale tej ponurej figury w ogóle nie ma na tej płycie. No czy to w ogóle nie słychać, że poza dostępnością gości nagle i możliwością, wiesz, tam dotarcia do niektórych osób, no bo każdemu się kalendarz posypał i wszystko stanęło w pewnym momencie. Ale to, wiesz, na tych płytach takich, przepraszam za określenie, pandemicznych, bo parę już ich się ukazało, to one z reguły mają, wiesz, one są takie trochę cięższe. One mają taki, taki mocniejszy wydźwięk w warstwie tekstowej. Są mniej radosne, mniej frywolne, takie bardziej, nie wiem, stonowane. Nie chcę powiedzieć dojrzałe, no bo to jak gdyby ponury humor nie zawsze oznacza, że nie jest wyrażeniem dojrzałości, nie? Ale u ciebie w ogóle ta pandemia się nie odbija. Nie, no to właśnie tym bardziej się odbija, no bo stary, jak ja miałbym teraz jeszcze w studio przy tym, co się dzieje, nie gramy koncertów, nie wiadomo, kiedy wrócimy do roboty. Generalnie no, nastroje są mocno, nazwałbym, minorowe. No to jedyną jakimś patentem na to było po prostu wejście do studia i trochę zabawy, tak? Jak jeszcze nie można było się bawić w klubach, żeby spotkać się na chacie, jeszcze to mi się przypomniało ostatnio, żeby obestrzenia, że nie można było, no widać tam osób... zaprosić do domu, to już takie absurdy wjeżdżały, no to odczarujmy to jakoś, przynajmniej w tych piosenkach i nie dołujmy się jeszcze bardziej, więc pewnie właśnie na przekór temu, co się działo, wyszła ta płyta. Okej, okay, ja miałem na myśli to, że w tekstach to się nie odbija nigdzie, nie? Okay. Tak przynajmniej nie wprost, nie? Bo to, że muzycznie wy się musieliście wyżyć i jakoś to odreagować, no to faktycznie, no to ta płyta jest chyba dowodem na pandemię. Okej, okay, tak, no, że trzeba było, ale tak. W warstwie lirycznej, w warstwie tekstowej... No ale wiesz, no muzyka jakby inspiruje, to jest ze sobą powiązane, jak mam funkowy tekst, funkowy beat w przypadku, nie wiem, Nogi na stół, który, no nie będę zaraz tam jakiś takich głębokich, poetyckich zwrotów używał, no bo to wyjdzie jak karykatura, więc po prostu trzeba się dostosować też gdzieś do konwencji piosenki. I wydaje mi się, że fajnie to wyszło, a zresztą te teksty no, nie są jakieś no, infantylne, tylko są też poważne, bo wiesz, no, o to dbamy, tak? Aha, spoko. Znaczy, mam nadzieję, że się dobrze zrozumieliśmy, ja nie mówię, że te teksty są nie, infantylne ale są jakieś, takie, nie? Czy tam no, są tak. Wizjarskie, bo nie. Nie, no ale są po prostu lekko wesołe, dostosowane do, są powiedziałbym dowcipne momentami, no i tak jak muzyka funkowa, no jakby jest mniej bluesa, który był wcześniej, bo blues jest dla mnie domeną muzyki właśnie takiej ciężkiej, ponurej, trochę smutnawej, zresztą no feeling blue to znaczy, że jest ci źle, a jeżeli chodzi o radosną muzykę
tą czarną, no to to jest muzyka funkowa i to ciekawe, że tych funkowych takich gitarek jest trochę na tej płycie, tylko pokazanych w różnych kontekstach, tak? Bo mamy właśnie czy te nogi na stół, czy za daleko z Witą, czy piosenkę Palę w oknie, która też ma funkującą gitarę, a jest jakimś takim w ogóle już miksem różnych klimatów, tak, że ten funk się potem przeradza nawet jakiś taki lekki rock, no, z groove'em funkowym, no, z tego numeru jestem bardzo zadowolony, bo to taki kawałek nietuzinkowy, akurat on ma taki poważniejszy, cięższy ładunek, ale tutaj z Dryskalem żeśmy głowili się długo, jak ugryźć ten temat i dokąd ma zmierzać ten wstęp, taki, który można byłoby gdzieś porównać trochę do EDM-u, tak, że mamy po prostu narastanie i potem jest drop. No ale jak teraz zrobić drop, żeby to było jednocześnie spójne z resztą materiału? Wydaje mi się, że to bardzo interesująco wyszło. A no, w ogóle Dryskal, którego wymieniłeś, to jest kolejna postać, która trochę w myśl takiej sportowej maksymy, że zwycięskiego teamu się nie zmienia. To właśnie wiesz, to o tym pomyślałem. No, tak. Nie pomyślałeś o tym? Tak, właśnie o tym pomyślałem, że to jakby chciałem to powiedzieć, ale ty to powiedziałeś, że zwycięskie tak. drużyny nie trochę, zmienia, tak? No i Forin jakby tak, na innym tak. polu. No tak. No, masy z tych postaci, o których powiedzieliśmy, to są ludzie, którzy idą gdzieś tam obok ciebie non-stop. Tak, nie? No słuchaj, no to są moi kumple, to są ludzie, z którymi się świetnie rozumiem i wiem, że no, my nadajemy na tych samych falach i no i próbujmy, spotykajmy się. Zresztą po prostu się też spotykaliśmy, jak my się spotykamy na przykład z Dryskalem, nie wiem, u niego na chacie, no to on ma na chacie studio i to jest takie spotkanie półtowarzyskie, półmuzyczne. Wiadomo, że jak tam ustalamy sobie, że okej, dzisiaj popracujemy, no to jest trochę w tym więcej, jakieś tam delikatnie więcej koncentracji, no ale to jakby ten duch pracy jest najfajniejszy, no pracujmy po prostu jakby z kumplami, no jakby zresztą właśnie taki kumpelski klimat też przyświeca tej płycie, bo to jest, to są no i chłopaki i Jarecki, no tak, to są takie stare długi. Tak, chłopaki z sąsiedztwa po prostu. Aha, a Vito? A z Vitem no poznaliśmy się no kilkakrotnie, widzieliśmy się gdzieś przy jakichś festiwalach, na backstage'ach i tak dalej. A to wystarczy z nim. To wystarczy i to jest tak jakby, no jakbym, no nie wiem, no spotykał takiego, nie wiem, mojego brata, kuzyna, wiesz, w studio to jak żeśmy nagrywali, jak wpadł Vito do mnie do studia na nagrać wokale, no to tak naprawdę jakbym nagrywał siebie, on tutaj stoi, ja mówię, to co, to ciszej, to głośniej, tak, to ci puści, no dokładnie to chciałem powiedzieć, no i to dobra, to teraz stąd tutaj zrobimy tu podbitki, on mówi, no dokładnie to chciałem ci powiedzieć, no i jakby ta współpraca po prostu wyglądała, jakbym, nie wiem, jakbym, my nie musieliśmy praktycznie nic sobie mówić i to wszystko jakby płynęło, jak ta piosenka, która super płynie i ma taki fajny vibik, taki powiedziałbym nawet wyspiarski. To jest, kurde, złoty chłopak, co? Tak, no jest teraz no, dość mocno pożądany, ma wiele fajnych kooperacji za sobą. Fajnie, że mogłem z nim zrobić numer, który po prostu dla mnie on wychwycił jeszcze jeden ten taki element, który jest w Witaminie, który zawsze mi się podobał, że oni mają takie trochę te bity takie właśnie afrykańskie, trochę właśnie dlatego mówię wyspiarskie i trochę ten taki posmak tego czuć w tym naszym kawałku. Nie, już muszę to przemyśleć, co ty do mnie mówisz. Kurde, to jest ciekawe. Ale no, co? No, nie, mówię o... zestawiam ze sobą Vitaminę z, wiesz... Że faktycznie, że tam jest taki pierwiastek. Tak, no, ciągle, że są jakieś bongosy, wiesz, to, jakieś tam shakery. Tak się sypie tego zawsze tak, gdzieś tak, z tyłu. Są jakieś takie trochę, wiesz, efektowe jakieś takie gitarki, no jest jakaś fajna przestrzeń, jest tamburyn, jakby takie gdzieś podobne instrumentarium. Jakieś ale to takie pierwotne jest. Takie pierwotne, dokładnie, taki rdzenny klimat. Kurwa, nie pomyślałem nigdy o tym w ten sposób. Bardzo ci dziękuję. No, spoko, do usług. Za rzadko się widujemy w takim układzie. Ja ci to wszystko wytłumaczę. No dobra, to wytłumacz mi... Złote bloki to jest kontynuacja Aury, Zewu, czy to jest trochę już uciekasz gdzieś?
Właśnie nie wiem, czy to jest kontynuacja. Pewnie w naturalny sposób, w pewnym sensie tak. Podejrzewam, że krytycy bardzo chętnie w ten sposób będą na to patrzeć, bo to jest najłatwiej. No tak, że można to nazwać takim tryptykiem, tak, że tutaj Zef, Aura i Złote Bloki. Chociaż no jakby... ja nie chciałem się powtarzać i to też na tym mi zależało, żeby... I też dlatego parę numerów, które powstały, nie weszły na płytę, bo już zaczęły mi się kojarzyć z czymś, co było wcześniej. Mm-hmm. Było to inaczej opowiedziane, ale było podobne i dlatego tego chciałem się wystrzegać. I trochę też jest tak, że jak z Kubą pracowałem, to zrobiliśmy kilka numerów, które były super, ale mówię, cholera, no już... No to jest zajebiste, no ale już taki numer miałem, jakby już w tym, to też już było, kurde, jakoś jakby... Nie chciałeś być jak AC/DC. No, nie chciałem, tym razem nie chciałem być jak AC/DC. Dzisiaj ty jesteś jak AC/DC, umówmy się. Dlaczego? No bo to wiesz. No tak, nie, ale bardzo to, pasu to wszystko się klei. Jeszcze mi zimno, nie? Tak, jasne. Więc rzeczywiście... na tej płycie lekko sobie skręcam jakąś taką, nie wiem, no kolej eksploruję trochę inne rejony właśnie tego funku i tego jakiegoś takiego luzu. Znaczy na Aurze pewnie też na pewno był ten luz, ale trochę bardziej powrót do korzeni była, muzyki. Aura była duszna, taka bardziej duszna. Tu jest tak. Przewietrzone wszystko. Tu jest przewietrzone, jest więcej właśnie tego... otwarte, dokładnie, wiesz, no, w którym palę. No. I właśnie tego słońca, bo to też ta metafora, złote bloki, można sobie tam różnie interpretować, ale dla mnie no jednak jak słońce zachodzi, no to robi taką złotą łunę i na te bloki padają te promienie i tutaj właśnie trochę tego słońca jest więcej. No i jako, że no bloki to jest muzyka ulicy, muzyka miejska, no to taki lekki zwrot w stronę właśnie muzyki hip-hopowej i rapu. Dlatego też pewnie goście są trochę bardziej z tej bajki. No ale też wychodzą poza swoje strefy komfortu, zwłaszcza Góral. Tak, no i to słuchaj, no właśnie o to w tym wszystkim chodzi, żeby to znaleźć na to jakiś nowy, świeży patent i no i zwrotka Górala no siadła ekstra i dlatego jeszcze tam podkręciliśmy ten aranż, go żeśmy przełamali, no świetnie to wyszło. Zresztą ten kawałek Poligon no jest jednym takim z mocniejszych numerów na koncertach i super się to gra. Kurde, patrz, Don Guralesco jak gdyby z pełnym uśmiechem na gębie wychodzi poza tą swoją strefę komfortu muzyczną, zupełnie inny niż, w moim odczuciu, tak? Jarecki, kurczę, brzmi trochę jak twój kuzyn, gdzieś jakbyśmy byli spokrewnieni. My brzmieliśmy praktycznie, jak zaśpiewaliśmy te same frazy. Ja potem gdzieś składałem ten numer, ktoś przy mnie siedział i mówi, nie, to śpiewał Jarecki, nie, to śpiewam ja. I jakby potem porobiłem porównania, że mamy no naprawdę momentami bliźniacze barwy. No i to musiało się wydarzyć, że w końcu nagramy wspólnie. A zgodzisz się, że to co przynosisz na blokach, na złotych blokach, to jest taka muzyka nie dzisiejsza? Że to spokojnie mogło powstać parę dekad temu, pod inną szerokością geograficzną? No może w innym języku musiałoby być, ale... Nie myślałem o tym, ale rzeczywiście są to numery, które brzmią dość uniwersalnie. W sensie, że one rzeczywiście mogłyby... wydaje mi się, że one się obronią też w przyszłości. Aha. Wiesz, ja się nie, jakbyś tam nie kalkuluję, jak to nagrywam i nie myślę sobie o tym, ale jeżeli... robisz taki ukłon w stronę muzyki korzeni i nawiązujesz do takiego brzmienia klasycznego, no to się raczej nie może zdeaktualizować, zestarzeć, bo już jest postarzone, prawda? No bo nie ma tutaj żadnych takich, znaczy przynajmniej, kurczę, to jest tak jak, wiesz, idziesz do restauracji, a nie jesteś kucharzem, a oceniasz danie, mówisz, czy ci smakuje, czy nie, no to jak gdyby, no, nie będąc muzykiem, to jestem właśnie w takiej pozycji, no nie umiem gotować, nie? Ale odnoszę wrażenie, że na złotych blokach nie ma takich, wiesz, ultra wykręconych, jakichś takich nowoczesnych zabiegów. Jeżeli są ozdobniki, ale takie, wiesz,
takie szlachetne, klasyczne, mm-hmm. tak jak się to kiedyś robiło, mm-hmm. bez w ogóle wymyślania, tak. żeby, nie, no ja muszę udowodnić, że jestem z 2022 mm-hmm. i teraz, kurna, musi być koniecznie coś, nie? Mm-hmm. Czego nikt nigdy nie miał, nie? To, mm-hmm. bo to tak, takie zgubne jest takie myślenie, tutaj w ogóle tego nie ma. No tak. To jest... No koła tutaj nie chcieliśmy wymyślać na nowo, raczej właśnie, żeby to brzmiało rasowo i stylowo, no to jakby trzeba po prostu używać klasycznych takich środków wyrazu, tak? Czyli użyjmy sobie smyczki, użyjmy sobie dętki, użyjmy sobie dzwonki, nie mylić z cymbałkami, użyjmy sobie jazzowy flat. To są takie, tego typu smaczki. Dla mnie, jak to się mówi, to jest flex. To jest ten swag właśnie na tej płycie, że ja korzystałem z takich instrumentów. Dla mnie to są oryginalne brzmienia na tle tego, co wychodzi u nas na rynku. To nie chciałbym, żebyś pomyślał, że deprecjonuje to, co ty proponujesz jako wokalista, ale gdyby była taka kategoria we Fryderykach, jak warstwa muzyczna, no to kurwa... żelazny, murowany kandydat dla mnie. O, bardzo niemiło. Serio, to jest... I do was, jak nie mieliście jeszcze okazji, to weźcie sobie, no, odpalcie gałka w prawo, żeby głośniej, żeby sąsiedzi też... Na 11 też nie... najlepiej. No to u mnie na jedno mam trochę więcej. No, ale... No, dobra, no tak... Dzięki, bardzo. Serio, wiesz, bo strasznie mi się podoba... To nie zacytuję jeszcze wszystkich zwrotów, które usłyszałem, jak wyśpiewujesz, okay. No ale to, co to właśnie te takie detale, drobiazgi, czy taka osnowa przez cały numer, która wiesz, gdzieś ci się to przyczepi do ciebie i kurna, muzycy ci, wiesz, jak ta mokra ryba, ci wypadają czasami trochę z rąk, nie jesteś w stanie zapanować, nie do końca przewidzisz, co się stanie za chwilę. Bo to cię zaskoczy, ale to ciągle jest w tej osnowie, nie? To ciągle jest blisko super. Tego, to mi się strasznie... To super. To w ogóle chylę czoła, nie? Bo to... Dzięki, stary, dziękuję ci bardzo, bo widzisz, ja trochę, wiesz, jestem w trakcie pracy nad albumem krytycznym, mam taki przełącznik, że kurde, jakby cały czas to jakby staram się tam oceniać, już wiadomo, trochę czasami się gubi dystans, potem się ten dystans wraca. I zależy mi na tym, żeby te numery były spójne, ale też, żeby były różne. Ale okazuje się, że jednak ostatecznie ta płyta, mimo tego, że piosenki są inne od siebie, i to jest moim zdaniem atut, bo ja lubię, jak słucham sobie muzyki, lubię, jak piosenki są trochę inne, bo potem mi się to zlewa w taki jeden 40-minutowy po prostu utwór. Więc no fajnie jakoś tak to wybalansować, że masz spójny album, ale zarazem jakby w jednym sznycie. No i na pewno wokal to jest coś, co zawsze scala, bo barwa głosu oczywiście jakby determinuje to, jak de facto można odbierać piosenkę, tak? Zresztą kiedyś o tym właśnie gadaliśmy, że do tego samego bitu zaśpiewa jeden wokalista, drugi czy wokalistka, no i ona może zmienić w ogóle charakter jakby i nawet gatunek prawie, że piosenki. No właśnie, to jest ciekawe. Jak myślisz, kto ma, znaczy, która warstwa mogłaby mieć na blokach większy wpływ na tę drugą? W sensie to, jak ty śpiewasz, determinuje to, jak chłopaki grają, jak wy gracie, czy też chyba ta druga wersja, to jak to zostało zagrane, determinuje, jak to jest dalej śpiewane, bo wydaje mi się, że ty chyba masz taki modus operandi tworzenia, że najpierw muza i dopiero do niej piszesz. W większości tak przypadków tak jest. No to sobie sam odpowiedziałem. Tak, w większości przypadków tak jest, ale chyba jest jeden wyjątek i to było Palę w oknie, bo tylko to też muza mnie jakby inspiruje, bo ja tylko zagrałem sobie na tym Wurlicerze, który kupiłem sobie tak na dobre rozpoczęcie pracy nad albumem. I tak jak kiedyś miałem ten klawinet, to teraz właśnie ten Wurlicer, czy takie electric piano, podpowiadam szlachetne, że po prostu położyłem te trzy akordy i od razu mnie to zabrało i od razu miałem fajną melodię do tego. Czyli jednak dźwięk, tak? Dźwięk
Wiem, że są artyści, którzy piszą słowa, tak, najpierw, a potem opakowują, muszą to jakoś, opakować. No jednak mnie muzyka inspiruje i też wydaje mi się, że fajniej potem wymyślić dobrą linię, najpierw fajnie wymyślić dobrą linię melodyczną, a potem właśnie z Arkiem siadamy i musimy się, kurde, wspiąć na wyżyny naszej ekwilibrystyki, gimnastyki i naszego warsztatu słownego, żeby zmieścić się w tych frazach i zarazem Arek ze swoją ogromną cierpliwością czeka, aż ja już jakby poczuję, że to jest jakby to, co chcę powiedzieć. Zresztą on też ma dobrego wewnętrznego krytyka i oboje jakby chcemy, żeby to było fajne i czasami to idzie gładko, a czasami no, musimy się gimnastykować, żeby zdobyć ten zamierzony efekt, tak jak było w przypadku właśnie piosenki Złoto, gdzie tych zwrotek było znacznie więcej. Ostatnio mi nawet wysłał gdzieś screena z notatnika i wybraliśmy rzeczywiście te najlepsze i... No to jest szansa na to, że wersje koncertowe będą takie po 16 minut. nie, no jakby chociaż byłem jakby na koncercie Krawica kiedyś, to grał kawałek chyba Love i chyba kończył go, zaczynał, kończył, wracał, potem uliczność. Jeszcze w takiej bardzo jazzowej, w jazzowym sosie go w ogóle podawał. No taki, mówisz o takim wykonie? Nie, to taki był normalnie wyszczadowy Let the Love Rule, taki właśnie, gdzie właśnie już taki był mega już gospelowy, jakiś taki klimat i po prostu on go skończył, potem wszedł bridge'em, potem publiczność, ale w taką stronę aż bym nie szedł. Wiadomo, że aranże koncertowe są zawsze, swoimi się rządzą. Extended. No. Jak to się mówi nomenklaturą muzyki elektronicznej, ale aż tak to chyba nie bez przesady. Ja wolę jak jednak na koncertach piosenki w miarę dynamicznie ze sobą się zazębiają, jakby nie zawsze, bo warto też zrobić jakiś tam oddech, coś pogadać, tak, ale bez tego preachingu, że teraz będę wam opowiadał jakby jakąś tam historię, czy robił stand-up, raczej tutaj ma być konkret, łyk wody, lecimy dalej. Oko. To zostawię cię jeszcze z taką moją refleksją. Nie wiem, czy się z nią zgodzisz, czy nie, a to już możemy po nagraniu to roztrząsnąć, ale miałem taką bardzo brawurową, że tak powiem, refleksję, że gdyby tak tego Wurlitzera zamienić na Hammonda i minimalnie inaczej zagrać tę płytę, to miałbyś taką rasowo-rockową płytę, bo zaśpiewać tak byś na pewno umiał, która by mi przypominała, wiem, że cię to może zdziwić, pamiętasz Republikę, Siódmą Pieczęć? Taką płytę Republiki? Republikę znam dobrze. Nie, jakie były na tej Siódmej Pieczęci numery? To... Zapytaj mnie, czy cię kocham. Tak, no to tak. I tak dalej. Tak. I tam jest taka motoryka bliska funkowej, chociaż w ogóle tam nie ma funku. Okay. Ale jest taka, ona jest taka tak bardzo wyraziście punktowana, nie? I zamiast riffów, wiesz, na... Słuchaj, jesteś z AC/DC, no to wiadomo, że chcesz więcej czadu. Nie, znaczy nie jest czadowa w ogóle, wiesz, znaczy... Okay. Kurde, znaczy to nie jest, tam nie ma przesterów, wiesz, muzyki ale w sensie, sportowej. Ale jakbyśmy to zaaranżowali bardziej na Hammonda, to byłby ten taki psychodeliczny rock, taki mógłby się z tego zrobić bardziej, czy... No tak, psychodeliczny to może czy, jeszcze czy bardziej gospelowy taki, gospelowy rock. Bardziej w stronę gospelowy rock. Ale taki, kurde, nowa kategoria. Kurde, ja ci to puszczę, dobra, żebyś, dobra. Albo podeślę to ci. To ciekawe, ja jestem otwarty na nowe gatunki tak muzyczne. I sobie pomyślałem, wiesz, tam Zef, Aura, teraz Złote Bloki. Mówię, co się stanie dalej, nie? Bo jak gdyby... To jest dobre pytanie. Czyli ja mam pewne refleksje. No trzeba ci Hammonda kupić. Hammonda, stary, ile to waży. Jeszcze oprócz Hammonda masz tak zwane Leslie. To jest ten taki wiatrak, który tam się kręci i więc to, chłopie, kto to będzie nosił i kto to będzie woził. No kurna, gwiazdą jesteś, przecież stagehandzi ci to wniosą na scenę. Dobra. Słuchaj, ja to przemyślę, ale z tym Hammondem, jakby już Hammond zawsze był gdzieś tam na mojej liście instrumentów, które chciałbym mieć i które mnie inspirują, ale jednak
ten Hammond już był, wiesz, nic do stracenia, już jakby te gospelowe rzeczy, to jest. Zresztą te Hammondy się gdzieś tam pojawiają, ale widzisz, może to jest taki trop do tego, że ja może chcę gdzieś jeszcze... Gdzieś poszukać, tak? Chociaż, a więc akordeon, tak, rozumiem. Tak, akordeon może na przesterze jakimś dobrym, kto wie, ale tak się śmieję, że wiesz, ja też w trakcie tam poszukiwań kombinowaliśmy z Rajskalem, mówię, dobra, tutaj właśnie trochę poświrujmy, a potem ostatecznie i tak kończy się na tym, że robię piosenki, dobre piosenki i chyba z tego jestem znany i lubiany, bo jednak odbiorcy potrzebują właśnie tych numerów dobrze zaaranżowanych i potem te refreny i tak są nośne i tak, widzisz, te brzmienie jest klasyczne, więc czasami trzeba przyjść taką jakąś taką drogę, trochę pobłądzić, żeby wrócić do tego samego miejsca, do domu, czyli do tego domu i bluesa, i funku, i soulu, i tej muzyki, takiej korzeni. No kurde. No Frank Zappa mawiał, że rozmawianie o muzyce to jak tańczenie o architekturze, tak. Chyba. To my też już może po prostu skończmy dokładnie. I pójdźmy posłuchać. Nie? A wy posłuchajcie sobie Złotych Bloków, bo są już wszędzie. No, szatan. Znaczy, no. Peace. Yo. Ha, 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 ha.